organizujemy akcję sprzątania okolic Słowacinka Starego i Porosiuk. Jako mieszkańcy tych miejscowości zauważyliśmy, wędrując, spacerując, jeżdżąc rowerami, że no są takie niektóre miejsca, gdzie się potykamy, różne papierki, butelki, puszki, i postanowiliśmy trochę widoki te udoskonalić. No już trochę osób zaczyna się zbierać. Obawialiśmy się o frekwencję, ale chyba... Dopiszę, tak. Są wakacje, my jesteśmy zadowoleni, jest też młodzież, będzie się kształciła. Postaramy się te śmieci też segregować. Niech się uczą też i od razu segregować te śmieci. Więc tak, jesteśmy zadowoleni. Poza tym mamy jeszcze drugą grupę w Porosiukach. Rozpoczynamy na dwie grupy. Są dwa miejsca zbiórki. Pod szkołą w Słacinku i pod szkołą zieloną w Porosiukach. W Słowacinku sprzątacie koło kaplicy, tak mniej więcej koło kaplicy, koło sklepu, tak? A Porosiuki jak? Porosiuki, no tam zielona szkoła, plaża jest takim neuralgicznym miejscem, okolica sklepów, nowa siedla, więc będziemy tam wędrować i chodzić. No jeszcze nam leży na sumieniu las, ale to nie wiem, czy dzisiaj nam się uda, czy jeszcze jedną akcję tak zrobimy, ale no też tam wędrujemy, czasami jeździmy rowerami. No niestety, nie każdy szanuje to miejsce. No właśnie, macie nadzieję, że jak posprzątacie, to te osoby, które błagają, to jednak docenią to? Jest szansa. No mamy nadzieję, no to ładnie będzie wyglądało. Oni tędy spacerują, chodzą tak samo jak my, więc niech te dzieci zobaczą, jak to powinno wyglądać. Ta młodzież, która spaceruje tu wieczorami często. I zostawia ślady po sobie. Jesteście przygotowani? Macie rękawiczki, worki? Mamy rękawiczki, gmina zaopatrzyła w rękawiczki, worki, więc jesteśmy przygotowani.